teraz będę się zamieniał w słuch. Mam nadzieję, że mam dobry. Atakuję lewą ręką. I bardzo dobrze pan zna. Widać, że tutaj ludzie znają się na szachach. Pan i pan tam grzecznie czeka na swój prezent. Chodzicie państwo na MKS, w zasadzie wystarczy jedno, dwa słowa i już wiecie. Jak jeden z taktów w znanym programie muzycznym. Wśród koleżanek po fachu znana jako Smoku. Zapraszamy Katarzyna Zaroślińska. Pierwszy sezon w Dąbrowie Górniczej, dlatego zaraz zapytam o zdrowie, bo tak podsłuchiwałem, już tutaj miałeś okazję dzisiaj mówić o tym, że coś z kolanem nie tak, czy coś boli? Z kolanem nie tak, ale będzie tak, już jest coraz lepiej, skacze i mam nadzieję, że tak pozostanie. No i żeby jak najwyżej i żeby jak najszybciej do piłki. Katarzyna Zaroślińska. A kolejną zawodniczką jest... Może ty iść posłuchać, bo znowu mi powiedzą, że rodzinie rozdaję prezenty. A kolejną zawodniczką jest... Jest zawodniczka, która przyszła tutaj... z Muszyny! Masz już tam tą właściwą odpowiedź, ale macie tyły. Tak! I bardzo dobrze, i pan wygrał, tak jest. I pan tu przyjdzie potem go nagrodę, ale później. Była zawodniczka Muszyny. Zawodniczka na dłużej występowała w barwach Dalinu Myślenice. Ale ja przepraszam, bo tutaj chyba mamy błąd. Dlatego, że pan tu z Mielca. No też był taki krótki epizod, tak. Ale to my wspominamy ten pierwszy klub, który znamy. Dorota Ściurka, zapraszamy! Poza tym Myślenice bliżej leżą Dąbrowy, nie? Ale słowo się rzekło. Z Muszyny ja zapytam, tęskni pani za trenerem, prezesem Bogdanem Serwińskim i będzie za jego czasami i za jego specyficznym poczuciem humoru? Czy tęskni pani? Nie wiem, no już to było jakiś czas temu, więc nie za bardzo nic, nie? Skoro nasza zawodniczka nie za bardzo tęskni, to znaczy, że szybko zaaklimatyzuje się w Dąbrowie. Dziękujemy bardzo. Dorota Ściurka, wielkie brawa. No i teraz jedno z najtrudniejszych pytań nas czeka tej prezentacji. Prosimy o skupienie, Marcinczyk. Była asystentką trenera reprezentacji... To pan z takim ładnym... Jaki to pan tam napisz? Co tam pisze? Deluxe. No, dobrze, deluxe. Jasne. Magdalena Śliwa! Pani kapitan, zapraszamy. Brązowa medalistka w barwach Tauronu MKS Dąbrowa Górnicza, mistrzostw Polski. Witamy ponownie w Dąbrowie, chociaż właściwie to pani tak na dobrą sprawę chyba nigdy stąd nie wyjechała, bo ten rok tak szybko minął. No, czuję się tu jak u siebie w domu. Wszystkich witam po przerwie, także bardzo się cieszę, że jestem z wami tutaj. Co ja będę więcej mówił? Zresztą Magda też wam nic już nie powie, tylko pokaże, jak się gra w siatkówkę. Myślę, że tak jest najlepiej. A my czekamy na następną zagadkę, bardzo cię proszę. Też trudno będzie bardzo, także prosimy o uwagę. Marcin, teraz ty. Ma najdłuższy staż w dąbrowskim zespole. Aparat fotograficzny? Szybszy był. Jak tylko przeczytałem staż, to on już rękę podniósł. Wiedział. Małgorzata Lis! Czyli przykład wierności, lojalności. Ja tylko zapytam, czy jest taka siła, która byłaby cię w stanie wyciągnąć z Dąbrowy Górniczej? Czy to jest to twoje miejsce na ziemi? Powiedz, co Dąbrowa ma takiego w sobie, że wciąż tutaj jesteś i nie chcesz odchodzić? Dąbrowę traktuję już jak mój drugi rodzinny dom, także nie mam zamiaru stąd odchodzić. Czyli nasza zawodniczka nie będzie zmieniała domu ani mieszkania, także gratulujemy wyboru. No jeżeli tu jest lepiej niż w Sopocie, no to słuchajcie, ja się wcale nie dziwię. Małgorzata Lis.
A teraz sobie popatrzmy na najmłodszą zawodniczkę. Brawo pani Kornikowska, pani zgadła oczywiście Natalia. Gratuluję, ale się cieszę, zapraszamy, że pani zgadła, bo już się bałem. No ja też się bałem. Ostra babka, ale zgadłem. Natalia, ty jesteś najmłodsza, ale akurat nie jeśli chodzi o staż w tym zespole, bo ty już tutaj pograłaś trochę i dałaś rywalkom bobu. No już drugi rok jestem, także mam nadzieję, że będzie jeszcze dłużej. Rośniesz jeszcze? Nie, już długi czas nie. Długi czas nie, to są wyższe, wiesz? Tak myślałem, że jeszcze jako najmłodsza, to będziesz jeszcze patrzyła na nie bardziej z góry, ale to nie wzrostem się gra, tylko umiejętnościami na szczęście w siatkówkę. A jest się od kogo uczyć, nie? Tak patrzysz na te tutaj koleżanki. Tak, oczywiście są bardzo doświadczone i dobre zawodniczki, także od nich się uczę dużo. A one się też czegoś od ciebie nauczą? Raczej nie. No może jednak, różnie to bywa. Drużynę tworzy się właśnie w ten sposób, że od młodszych też się uczymy. Natalia Kornikowska! No i teraz będzie też bardzo trudne pytanie. Grała w siatkówkę... Żebrowska! Dacie mi pytanie zadać, czy mam losować? Tutaj! Tutaj, 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 tutaj. Kto tu był dzisiaj aktywny? Ty byłaś aktywna, wiem o tym, wiem i dlatego ty dostaniesz nagrodę, bo wiesz, kto to jest. Grała w najstarszym mieście w Polsce, czyli w takim mieście, które już w rzymskich kronikach było wymieniane. Tam nawet takie pianina ładne robią też, Kalisja to się nazywa. Izabela Żebrowska! Zapraszamy, wielkie brawa! No i pani jest atakującą, wiele będzie zależało. Ostatnio nasza kadra mężczyzn, mimo że pojechała praktycznie bez atakującego, kombinowali. W Dąbrowie nie trzeba. Deklaracja. Jaki procent skuteczności ataku w tym sezonie? Chciałabym 100%, ale ile będę, to zobaczymy. Myślę, że trenerzy będą zadowoleni, jak będzie 9 na 10 skończonych. Ja myślę, jak będzie 100% w jednym secie, a w każdym następnym 70, to będą naprawdę usatysfakcjonowani, nie będzie problemu. Zresztą, jak pokazał Kuba Jarosz, w jednym secie wystarczy mieć 100%, a potem się ma przynajmniej medal. Dobrze, no więc co? To cała drużyna, moi drodzy. Brawa serdeczne dla dziewczyn. A ja tylko dodam, że przez całą prezentację drużyny, bo to jeszcze nie koniec prezentacji, zasłaniałem Tauronka, także ja proszę o przejście, dlatego że to jest ważny gość, ważny tak, gość. To poobracaj się trochę. Pokaż, a teraz jeszcze przejdź. Pokażemy nam tutaj panów, którzy te panie eskortują, pilnują na wyjazdach, żeby im się krzywda nie stała. Tłumaczą im pewne rzeczy. One oczywiście nie słuchają, bo są przekorne. I mają, że czasami słusznie, że nie słuchają. Ale sztab szkoleniowy przedstawić trzeba. Niestety złożony chorobą, bo go nie widzę, pierwszy trener Waldemar Kawka, ale jego w Dąbrowie przedstawiać nie trzeba. Brawa! Wszyscy go znają, jest od początku i pewnie będzie do końca i o jeden dzień dłużej. Waldemar Kawka równa się siatkówka w Dąbrowie i odwrotnie. Dobrze, że nie znamy tej końcowej daty. Życzymy zdrowia panu trenerowi. Jak tak głośno mówię, może mnie w domu słyszy, na pewno mieszka niedaleko. Tak jest, ale mamy również i drugiego trenera, zarazem kierownika drużyny, Leszek Rus! No, porozmawiaj z tym panem, bo ma trudne zadanie, to zapytaj go, jakie trudne. Panie trenerze, jak to jest współpracować z trenerem Kawką, który jest impulsywny, wiemy o tym wszyscy. I przede wszystkim, jakie niespodzianki szykujecie rywalom w zbliżającym się sezonie? Czy jest impulsywny, to zależy dla kogo może. Także znamy się bardzo długo, czy kilkanaście lat. Współpraca się układa bardzo dobrze, także nie ma żadnych tutaj problemów. Natomiast co do przeciwników, no na pewno utrudnimy im życie. Będziemy z tego miejsca, mogę obiecać, tylko że będziemy walczyć i będziemy chcieli uzyskać jak najlepsze miejsce. Dziękujemy bardzo. Leszek Rus, kierownik drużyny i drugi trener.
Czyli to ten, który karmi, kładzie spać, budzi i nad wszystkim czuwa, a jeszcze do tego podpowiada pierwszemu. Ty masz roboty, głupi. No i kolejnym gościem na naszej scenie będzie ten, który ma bodaj najprzyjemniejszą pracę w drużynie. Zapraszamy fizjoterapeutę, popularnie się mówi masera, Jacek Stychno. Doświadczenie między innymi z Płomienia Milowice. Z Kazimierzem Płomieniem sięgał po Mistrzostwo Polski. Wierzymy, że pan Jacek kolejny medal zawiesi sobie w swojej gablocie i że będzie to medal złoty. Jacek, powiedz ty mi, jak to jest masować te dziewczyny, bo one tak jak patrzą na mnie, to ja bym się bał tak z rękami do kobiet. Ale to nie są rękoczyny. Rękodzieło, tak? Rękodzieło artystyczne. No i dlatego tak wyglądają. Proszę, jak się wszystkie uśmiechnęły. Nie widzę niezadowolonej. Czyli Jacek ma to coś w palcach i dłoniach. Jacek Stychno, fizjoterapeuta. On je wszystkie musi odnowić po ciężkim meczu. Pomyślcie, że czasami ma całą noc na to. A już za chwilę ten, dzięki któremu panie wysoko skaczą, szybko biegają, są zwinne, wszystko to wytrzymują, no i przede wszystkim szybko się regenerują, bo nie ma dobrej pracy bez dobrego wypoczynku, a o to wszystko musi dbać Łukasz Filipecki, trener przygotowania motorycznego. Ważna postać. Zobaczcie postury takiej, że każda na niego z góry patrzy, a on je musi przygotować, no. Jak on to robi? Zaraz nam opowie. Panie trenerze, po badaniach, testach wydolnościowych bada pan zakwaszenie, jak to wszystko wygląda przed sezonem. Czy to już jest optymalne, są parametry krwi i wszystkie inne? To jest ściśle tajne, mogę tylko powiedzieć, że dziewczyny są fantastyczne. Bardzo dziękujemy, w takim razie więcej nie pytamy, skoro to są takie tajemnice warsztatu. Dziękujemy bardzo. Ten uśmiech mówi wszystko. Reszta niech zostanie tajemnicą i tak ma być. No i jest jeszcze taki człowiek, ja w siatkówce w statystyki nie wierzę, ale one są bardzo, bardzo potrzebne. I trzeba je w trakcie meczu szybko nanosić na papier, a potem pokazać, bo czasami widzimy co innego, a kartka papieru pokazuje co innego. Przemek Kawka, statystyk! W każdym klubie to najmłodszy członek ekipy, bo najlepiej się zna na komputerze. Dokładnie tak, a prywatnie słyszałem syn trenera, informacje z pierwszej ręki, jak się tata czuje? W tym momencie czuję się już w miarę dobrze. Jutro się zgłosić na badania, więc myślę, że wszystko powinno się wyjaśnić na dnie. Czy jest jakaś zawodniczka w polskiej lidze, że tak powiem, tak obliczona, że już wiesz, że będzie ofiarą waszych zagrywających? Oczywiście, wszystkie zawodniczki już są dawno rozpisane. I która to będzie? Która ma najniższy procent skutecznego przyjęcia w lidze? No i teraz ciężko powiedzieć, musiałbym zajrzeć do notatek. To w takim razie, jak młody statystyk zajrzy do notatek, to na pewno przekaże trenerowi, trener zawodniczką i to będzie początek sukcesu. To będzie początek sukcesu, ale że państwo byli z nami cały czas. Przyglądali się tej prezentacji, patrzyli na dziewczyny trochę inaczej niż na boisku. To teraz dziewczyny mają dla państwa prezent. Te prezenty prosimy wnieść, a państwo te prezenty od dziewczyn otrzymają. No i oczywiście grupa młodzieżowa, która nam się już prezentowała. Rocznik 97, ten prezenty wniósł. A ja przypomnę, że sponsorem klubu jest Tauron. Wielkie brawa za sponsor. Wielkie brawa. Górnicza. A teraz, drogie panie, jedyna okazja w Centrum Handlowym Pogoria rzucić sobie gdziekolwiek piłką, w kogokolwiek, w kogo sobie człowiek wybierze. Na górę też można, na balkon, nie ma problemu. Zapraszamy dla kibiców piłki z autografami. No i mikrofon poszedł w trybuny. Miejmy nadzieję, że się znajdzie, gdyby ktoś jeszcze chciał przemówić. Proszę państwa, ja przypomnę, że tak naprawdę jesteśmy na prezentacji najlepszej drużyny w całym Zagłębiu Dąbrowskim. Proszę państwa, nie ma lepszej w żadnym mieście Zagłębia Dąbrowskiego. Jest to jedna z dwóch
jedna z dwóch drużyn reprezentujących poziom Ekstraklasy w naszym regionie. Numer jeden siatkarki z Tauronu, MKS-u Dąbrowa Górnicza. Numer dwa póki to hokeiści z Sosnowca. Ale tak, taka jest prawda, to najlepsza drużyna w naszym regionie. Najlepsza także dzięki sponsorowi. Tauron MKS Dąbrowa Górnicza. Zaprezentował się Państwu pierwszy mecz 12 października, więc jeszcze trochę niestety ciężkiej pracy tej takiej niezbyt lubianej przedmeczowej przed dziewczynami, ale mam nadzieję, że w tym roku radości będziemy mieli wiele, a nawet jeżeli zdarzy się porażka, to tylko dlatego, że przeciwnik był tak dobry, że w tym dniu rady mu nie dały, ale rewanż zawsze będzie nasz. Taką mamy nadzieję i z tą nadzieją pozostajemy na nadchodzący sezon 2011-2012. Tauron MKS Dąbrowa Górnicza. Gratulujemy Państwu, że wybraliście tak świetny klub, aby mógł kibicować. I mam nadzieję, że w hali centrum Was nie zabraknie. A ja mam jeszcze prośbę do zawodniczek, działaczy, sponsora i Tauronka, żebyście się wszyscy ustawili. Chwila dla fotoreporterów. Wszyscy razem ze sponsorami. Bardzo prosimy. Zapraszamy pana prezydenta. Pan Zbigniew Podraza, pan Ireneusz Perkowski, prezes Tauron Sprzedaż, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, no i pan dyrektor sportowy